Ľubov Jegorubová zo spoločenstva nezávislých štátov skončila druhá a v konečnom poradí je tretia, 4 body za Taliankou. Zakończyły również rywalizację biegaczki. Ostatnia konkurencja Pucharu Świata, bieg na dystansie 15 km techniką dowolną, przyniósł sukces zawodnicze Wspólnoty Niepodległych Państw Jelenie Wialbę. Rosjanka wyprzedziła inną reprezentantkę wspólnoty, równie utytułowaną Ljubow Jegorową oraz Włoszkę Stefanię Belmondo. W klasyfikacji generalnej Pucharu Wialbę zgromadziła o 13 punktów więcej niż Belmondo. Trzecia Jegorowa straciła do Włoszki tylko 4 punkty. 15 km voľnou technikou. Talianka Belmondová dobehla tretia, ale celkové jej patrí strieborná priečka. Tu sú dnešné výsledky.